Siemanko, siemanko, mamy dzisiaj nową ewolucję do omówienia, nazywa się ona Elitarny Kwartet i jest to pierwsza taka ewolucja, dzięki której możemy uzyskać aż 4 playstyle z plusem na karcie zawodnika, ale coś za coś, ponieważ ewolucja kosztuje 200 tysięcy monet lub 500 FIFA pointsów i przeznaczyć możemy tutaj karty o maksymalnym overallu 86 i karta nie może być więcej niż jeden playstyle z plusem. A co dostajemy w zamian za te 200 tysięcy monet? No przede wszystkim poza tymi oczywiście podniesionymi statystykami otrzymujemy playstyle niezłomny, zagrania z fałsza, szybkie podania z plusem, kontrola nad piłką, premia do sprintu z plusem, słabsza noga plus 1 i podania górą również z plusem. Do ukończenia ewolucji potrzebne jest aż 16 spotkań, także dosyć dużo i jak zwykle znalazłem najlepsze karty, które nadają się do tej ewolucji. Znalazłem w sumie 15 takich kart i wśród nich jeden gold, także zapraszam do oglądania, tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EA FC24 w szybki i bezpieczny sposób, u7buy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. Więc pierwsza karta na liście to Dominik Szoboszlaj, czyli z Węgier, z Liverpoolu. Tutaj po upgrade'zie jego karty 86 mamy już 95 tempa, 96 strzelania, 97 podań, 94 dribbling, 80 fizyczności i gwiazdki 4/5. Dominik może grać jako środkowy pomocnik lub środkowy pomocnik ofensywny i raczej na tej drugiej pozycji bym go widział właśnie z tymi statystykami. No i oczywiście ma już 4 playstyle z plusem razem ze strzałami z fałsza. Zinchenko to kolejna karta, która świetnie tutaj pasuje, aczkolwiek u niego będą tylko 3 playstyle z plusem, te które otrzymujemy w tej ewolucji, gdyż premię do sprintu miał na swojej karcie 86 radioaktywnej, ale tak czy siak warto go tutaj przemyśleć. Po upgrade'zie ma 96 tempa, 96 podań, 96 dribbling, 89 fizyczności, 93 defensywy jako lewy obrońca. Naprawdę świetne statystyki. Myślę, że to jest karta już praktycznie do końca gry na tej pozycji. Alexis McAllister, kolejny zawodnik z Liverpoolu. Tutaj po upgrade'zie jego karty Inform 86 mamy już 90 tempa, 94 strzelania, 96 podań, 95 dribbling, 88 defensywy i 90 fizyczności. Gwiazdki co prawda tylko 3/4, ale ma już te 4 playstyle z plusem, w tym 3 do podań. Także naprawdę świetny pomocnik z takimi podaniami. No może być nie gorszy niż Kevin De Bruyne. Jules Koundé również bardzo dobrze wygląda po tej ewolucji. Co prawda wiadomo, jest obrońcą i tutaj playstyle do obrony bardziej by się przydały, aczkolwiek oczywiście Julesem można grać również na prawej obronie, gdzie na przykład premia do sprintu bądź te podania mogą być bardzo użyteczne. 93 tempa, 95 defensywy, 91 fizyczności, gwiazdki 3/4 i wysoka pracowitość na tej karcie. Robbie Keane, hero, który tutaj również świetnie wygląda po tej ewolucji, ma już 4 playstyle z plusem i 95 tempa, 96 strzelania, 96 dribbling, 85 fizyczności i gwiazdki 4/5. Także jako bohater naprawdę łatwo go zlinkować, praktycznie nie trzeba nic robić, tylko ustawić go na pozycji napastnika i macie pełne zgranie. No i świetnie wygląda po tych upgrade'ach. Park Ji-sung również świetnie wygląda po tej ewolucji, ma już 4 playstyle z plusem i naprawdę świetne statystyki jak na takiego typowego box to boxa. 93 tempa, 88 strzelania, 91 podań, 93 dribbling, 86 defensywy i 90 fizyczności, gwiazdki 3/5 i wysoka pracowitość. No w dodatku jest oczywiście też bohaterem, także problem z linkowaniem nie istnieje. No i wystarczy tutaj myślę jakiś shadow dla niego, czyli cień, i będzie naprawdę świetnym box to boxem, który nie tylko pomoże w ataku, ale też w obronie. Alexandre Lacazette również świetnie pasuje do tej ewolucji. Potrzebujemy tutaj jego kartę 86 Centurions i po upgrade'zie ma już 93 tempa, 95 strzelania, 94 dribbling, 89 fizyczności i gwiazdki 4/5 i wysoką pracowitość, 4 playstyle z plusem. Naprawdę świetnie wygląda po tym upgrade'zie. Cristiano Ronaldo, również kolejna ewolucja Cristiano, to już chyba 4. czy 5. nawet ewolucja, gdzie możemy wrzucić Gołta do ewolucji. Wystarczy tutaj jego złota karta 86 i po tym upgrade'zie ma już oczywiście 4 playstyle z plusem, 85 tempa, 96 strzelania, 83 podań, 88 dribbling, 83 fizyczności, gwiazdki 5/5 i wysoka, niska pracowitość. Dla napastnika to jest idealne. No i co tu dużo mówić, no może to tempo ewentualnie troszeczkę odstraszać, ale mamy tutaj premię do sprintu i jeżeli ktoś korzysta umiejętnie ze sztuczek, zwłaszcza z przekładanki, to można spokojnie wyprzedzać nawet szybszych obrońców. Cody Gakpo, wersja 86 Fire, ale też ta wersja niebieska, czyli zimowa, również pasuje do tej ewolucji. Tutaj po upgrade'zie ma 97 tempa, 93 strzelania, 87 podań, 93 dribbling i gwiazdki 5/5. Dobra fizyczność również, 4 playstyle z plusem, naprawdę Gakpo, kolejny zawodnik
zawodnik z Liverpoolu, to już chyba trzeci dzisiaj, ale naprawdę świetnie wygląda, także musiał znaleźć się również na tej liście. Ledley King, dałem go tutaj, ponieważ tej karty mało kto używa, gdyż Ledley nie dostał za dużo kart specjalnych w tej edycji gry, a tutaj po tym upgrade'zie naprawdę fajnie wygląda. W dodatku ma już 4 playstyle z plusem, w tym również Anticipate, czyli jeden z najlepszych styli gry dla obrońców. Poza tym 88 tempa, 80 dribbling, 97 defensywy i 90 fizyczności, gwiazdki 2 na 5, także 5 gwiazdek słabszej nogi dla obrońcy środkowego, to jest również bardzo, bardzo przydatna cecha. Fred również świetnie wygląda w tej ewolucji, tutaj potrzebujemy jego informa 86 i po tym upgrade'zie ma już 4 playstyle z plusem, 90 tempa, 85 strzelania, 94 podań, 95 dribbling, 91 defensywy i 87 fizyczności, gwiazdki 4 na 4 i wysoka, wysoka pracowitość, także idealny box to box. Gianluca Zabrota również świetnie pasuje do tej ewolucji. Jest to obrońca, który równie dobrze może grać na prawej i na lewej stronie obrony. Po tym upgrade'zie ma 4 playstyle z plusem oczywiście, do tego 95 tempa, 88 podań, 89 dribbling, 92 defensywy i 91 fizyczności, gwiazdki 4 na 5. Także mówię, tutaj jest bardzo uniwersalny, czy lewa, czy prawa strona, bez różnicy. Świetne playstyle do podań, które naprawdę się przydają przy długich wrzutkach właśnie z bocznej części boiska gdzieś do centrum. Naprawdę świetna karta. Zalazar również bardzo fajnie wygląda po tej ewolucji. Tutaj do tego upgrade'u potrzebujemy go informa 86. Po upgrade'zie Zalazar ma 96 tempa, 92 strzelania, 94 podań, 97 dribbling, 83 defensywa i 91 fizyczności, gwiazdki 4 na 4 i wysoka, wysoka pracowitość. Także taki idealny box to box z 4 playstylami. Co prawda jeden jest taki średnio użyteczny moim zdaniem. Ten, który miał na bazowej karcie, czyli te zagrania takie finezyjne, czy to z piętki, czy jakieś inne wymyślne animacje, ale tak czy siak naprawdę ta karta nawet po samych statystykach wygląda bardzo solidnie. Rafael Varane również świetnie pasuje do tej ewolucji, również go tutaj dałem, ponieważ na bazowej karcie 86 inform ma już Anticipate, czyli ten jeden z najlepszych styli gry dla obrońców. Po upgrade'zie ma oczywiście 4 playstyle z plusem, 88 tempa, 95 defensywy, 90 fizyczności, gwiazdki 2 na 5, no i to jest oczywiście Rafa Varane. Wiadomo, że w każdej edycji gry jest po prostu jednym z najlepszych obrońców w grze. No i na koniec jedna bonusowa karta to Atenea oczywiście z Realu Madryt. Potrzebujemy najpierw wykonać pierwszą ewolucję o nazwie Mistrzostwo Szybkich Podań i dopiero potem tą dzisiejszą ewolucję, i w sumie kosztuje to 300 tysięcy monet, ale zobaczcie, co powstaje nam na sam koniec. 97 tempa, 96 strzelania, 92 podań, 97 dribbling, gwiazdki 4 na 5 i wysoka, niska pracowitość. 86 fizyczności, 3 playstyle z plusem, co prawda, ale naprawdę ta karta wygląda kosmicznie, także dla fanów na przykład Realu Madryt myślę, że to też jest jedna z tych opcji, które warto przemyśleć, jeżeli oczywiście nie zrobiliście jeszcze tej ewolucji Mistrzostwa Szybkich Podań. I to było na tyle, jeżeli chodzi o tą 15 w tej ewolucji. Oczywiście czekamy na kolejne, a na dziś to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć!